Uważam, że przyszło, jeżeli miało przyjść, to przyszło w najlepszym momencie. Że tak powiem, wybiła 12, prawda? Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Chcę być najlepszy, zawsze chcę być najlepszy i dzisiaj to była możliwie najlepsza wersja Kamila Stocha. Tak mi się wydawało. No, chyba tak. Zdecydowanie najlepsza na tych mistrzostwach i szczerze powiem, że tak, to był ten dzień, na który czekałem. Napisałeś na Instagramie, jeszcze się nie poddałem, jeszcze powalczę. Który moment mistrzostw był najtrudniejszy, bo to było takie pchanie kamienia pod górę. O, myślę, że wczoraj, bo przedwczoraj jeszcze myślałem, że coś ruszy, coś drgnie. I tak naprawdę wczoraj, kiedy no, wydawało mi się, że te skoki były ok, były naprawdę w porządku, one były na takim dobrym poziomie, to jednak no, gdzieś czułem, że to nie jest to, co być powinno i to mi trochę podcięło skrzydła. No ale dzisiaj wszystko się odwróciło. Może to, co do tej pory było dla mnie takim no, czymś, co mnie trochę tłamsiło, coś mnie przytłaczało i sprawiało, że nie potrafiłem dobrze skakać w drużynie albo oddawać super skoków w drużynie, to dzisiaj podziałało zupełnie inaczej, coś mnie odblokowało i no i sami widzieliście. To był konkurs nieprawdopodobny, dużo przeżyliśmy na skoczniach, ale czegoś takiego po prostu nie pamiętam. Dzisiaj medal, jakikolwiek, to jest zwycięstwo każdego sportowca. Owszem, no, zresztą nigdy medali się nie przegrywa, prawda? Medale zawsze się wygrywa, ale dzisiaj no, konkurs był naprawdę przezwariowany i każdy z nas no, wiedział, z czym się mierzy. Każdy z nas musiał po prostu spiąć się na wyżyny. No i naprawdę ten sukces wspólnie z kolegami zdobyty, no to jest coś niesamowitego. No to naprawdę jest no, super być częścią takiego zespołu. Kiedy widzisz pierwszy skok Piotra, trochę to też ponosi, trochę to pewnie ładuje, czy wręcz przeciwnie, czy może stresuje, bo tak się zastanawiałem, jak to podziała na was, jak on tak stadzi na sam dół. Ja, zdawaliśmy sobie sprawę, że Piotrek będzie takim motorem napędowym, zwłaszcza dzisiaj. Naskacza super od początku tych mistrzostw i tak naprawdę no to są jego tutaj teraz dni, jego czas. No i to działa motywująco, bo to jest taki właśnie dobry bodziec, pozytywny. No i też wiedzieliśmy, że każdy z nas no, nie zrobi nic więcej niż umie, ale wiedzieliśmy, przy tym gdzieś pewnie każdy z nas czuł, że umie dzisiaj naprawdę dużo. No i wystarczy zrobić to, co umie. Mówiłeś, że są dwa sposoby ostatnio. Tobie się wydaje, że skaczesz dobrze, a trener mówi, o, no coś tam nie zagrało. Potem, kiedy tobie się odwrotnie wydaje, to trener sądzi znowu odwrotnie. Co to dzisiaj było? Jaki był przepis na te dobre skoki? Nie wiem, nic innego. Zresztą nie analizowaliśmy tego, co było wczoraj. Po prostu dzisiaj miałem iść, zrobić to, co umiem. Tak samo jak wczoraj, z tym, że dzisiaj no, widocznie, tak jak powiedziałem, no, coś innego się podziało, coś w głowie musiało się odblokować, żebym no, w końcu mógł uwolnić takie skoki, na jakie mnie stać. Trudne czasy, nie ukrywajmy, w bardzo dziwnych czasach żyjemy. Medal w Planicy, medal w Oberstdorfie, to jest ogromny sukces całej reprezentacji, prawda? Owszem, no, to jest sukces nas zawodników, ale też no, wszystkich trenerów, wszystkich ludzi bezpośrednio związanych z naszym rozwojem, z naszym skakaniem. Ci ludzie, zwłaszcza, którzy są poza kamerą, poza sceną, ale też to jest sukces naszych rodzin, które nas wspierają, które nigdy w nas nie wątpią, no i którzy są naszymi najwierniejszymi kibicami. A poza tym też to jest sukces dla tych, którzy nas wspierali, którzy czekali na ten właśnie na taki moment, czyli tych wiernych kibiców. Pewnie nie da się tego zmierzyć, ale to były najtrudniejsze mistrzostwa świata dla ciebie, bo na pewno przyjechałeś z oczekiwaniami. Były spacery, były odwiedziny na mamucie tutaj okolicznym, było szukanie tego, co przyszło dzisiaj. No, cieszę się, że to przyszło dzisiaj, bo uważam, że przyszło, jeżeli miało przyjść, to przyszło w najlepszym momencie. Że tak powiem, wybiła 12, prawda?
No i dzięki temu mogę naprawdę powiedzieć sobie, że tak, mogę wracać stąd z podniesioną głową, bo zrobiłem, walczyłem do samego końca, zrobiłem co mogłem i tyle. Najtrudniejsze potyczki to te w mixzonie, w strefie mieszanej, bo nie idzie. Nie wiesz pewnie, czemu nie idzie. Robisz wszystko, co jesteś w stanie. No i potem stoi kilku takich Dominików razy pięć i a czemu, a co zrobić, a jak będzie jutro? Znaczy, kiedyś to było bardzo trudne. Dzisiaj nie powiedziałbym, że to jest najtrudniejsza część. Najtrudniejsza to jest walka z samym sobą, bo z jednej strony no też we mnie się kotłuje mnóstwo emocji, no wierzcie mi, gdybym miał pokazać to w sposób, w jaki Piotrek pokazuje radość, a ja miałbym pokazać swoją frustrację, to brakłoby mi kasków do połamania, do rzucania i nart. Ale z drugiej strony no też wiem, że nie mogę pokazywać tego wokół, nie mogę też, muszę się po prostu też trzymać w ryzach. Sam sobie muszę po prostu wmawiać spokój, wmawiać to, że muszę dalej ciężko pracować, muszę dalej szukać, nie poddawać się, co jest najtrudniejsze. No, jeżeli chodzi o was, o dziennikarzy, no, to jest wasza praca. No, musicie też się mnie zapytać, też musicie przekazać to innym. Kibice też mają prawo wiedzieć, z czym się mierzymy, jak my sobie z tym radzimy. No i co zrobić, taka robota. Ale to jest taki wieczór, że trzeba puścić głowę, prawda? Dzisiaj nie będzie powrotu do domu, dzisiaj nie będzie zarywania nocy. Być może będzie, ale z innego powodu. No, na pewno poświętujemy, mamy do tego prawo i nawet trzeba, że tak powiem, zrobić reset systemu. Ale, no, ale też ja już chcę wrócić do domu, już też chcę odpocząć. Marzy mi się wziąć żonę w ramiona i po prostu no, na chwilę odetchnąć od tego wszystkiego, co robię na co dzień. No właśnie, bo kibice ubolewają, tak, długa przerwa przed planicą, jest jak jest, ale przyznasz, że to jest bardzo, bardzo wycieńczający okres też psychicznie. To jest sezon zupełnie inny niż wszystkie. Zdecydowanie jest to bardziej dziwny sezon, pokręcony i też, no wiecie, same starty kosztują nas oczywiście mnóstwo stresu, ale też wszystko związane, co się teraz dzieje z tym około startowych, jak to powiedzieć? Otoczka. Tak, ta cała otoczka, prawda? No, no nie wiesz, czy po prostu ci nie wyjdzie test pozytywny i nie będziesz siedział 2 tygodnie w hotelu, prawda? Nie wychodząc w ogóle z pokoju. I to też no działa po prostu na każdego z nas. Ale koniec końców, wracając do tematu. Tak, będą to miłe 2 tygodnie. Zresztą no też nie będziemy leżeć, będziemy trenować i też będziemy skakać, bo tu już słyszę, są jakieś zakusy na Mistrzostwa Polski, też na treningi, na skoczki i dobrze, bo jest zima, jest śnieg, warto to wykorzystać. Gdyby to było Hinzenbach na sam koniec marca, to pewnie byśmy musieli się tak dokręcać sztucznie te śruby, ale na planicę nie trzeba się motywować chyba. Nie, na planicę tylko trzeba przywieźć dobrą formę, dobrą dyspozycję, uśmiech na twarzy i no i obsiać sobie.